Lądowanie samolotu na wodzie w sytuacji awaryjnej dzieje się bardzo rzadko i jest ekstremalnie niebezpieczne. Żeby akcja się powiodła, potrzeba dużych umiejętności pilota i odpowiednich warunków. Zawsze jednak jest ryzyko, że samolot rozpadnie się na części przy wodowaniu. Był 21 sierpnia 1963 roku. Tego dnia miał odbyć się lot obsługiwany przez linię lotniczą Aeroflot, należącą do Związku Radzieckiego. Samolot leciał z Tallina w Estonii do Moskwy. Na pokładzie znajdowało się 45 pasażerów i 7 członków załogi. Za sterami usiadł 27-letni kapitan Wiktor Mostowoj. Drugim pilotem był wtedy Wasilij Czeczenew. Razem lecieli już nie pierwszy raz. Innymi słowy, wszystko odbywało się w standardowych warunkach. Z wyjątkiem faktu, że samolot Tu-124 był zupełnie nowy. Ale przecież wszystko co nowe jest dobre, prawda? O godzinie 8:55 samolot wystartował z lotniska Ylemiste w Tallinie i obrał kurs na moskiewskie lotnisko Wnukowo. Wkrótce okazało się, że samolot ma poważne problemy, a co za tym idzie, wszyscy na pokładzie. Podwozie nie zostało całkowicie schowane. Ponadto przy starcie maszyna zgubiła śrubę kulkową, którą później znaleziono na pasie startowym. Załoga stanęła przed sporym dylematem, ponieważ samolot musiał wylądować, ale nie mógł wrócić do Tallina z powodu gęstej mgły, która spowiła lotnisko. Dlatego kontrola naziemna postanowiła skierować lot do Leningradu, czyli dzisiejszego Petersburga. Tam piloci mogli wykonać awaryjne lądowanie na kadłubie na specjalnie przygotowanym pasie lotniska Pułkowo. Piloci potwierdzili, że zrozumieli instrukcje i polecieli w stronę wyznaczonego lotniska na niskiej wysokości. Na miejscu wszystkie służby ratunkowe zostały postawione w stan gotowości. Wozy strażackie i karetki pogotowia czekały obok pasa, na którym miał lądować samolot. Wydawało się, że wszystko przebiega sprawnie, biorąc pod uwagę tak krytyczną sytuację. Najpierw jednak samolot musiał spalić nadmiar paliwa. Taki zabieg redukuje wagę maszyny i minimalizuje ryzyko wystąpienia pożaru podczas lądowania. Około godziny 11 samolot zaczął okrążać miasto na wysokości 450 metrów, przy czym każde okrążenie trwało około 15 minut. Na polecenie kapitana personel pokładowy próbował odwrócić uwagę pasażerów zabawnymi historiami i opowieściami o podróżach powietrznych, aby zapobiec panice. W międzyczasie załoga wielokrotnie próbowała użyć kija znalezionego w szafce, aby maksymalnie rozłożyć podwozie i zablokować je w tej pozycji. Niestety wszystkie próby okazały się nieskuteczne. Ale nie było to najgorsze, co mogło tego dnia spotkać pilotów. Około godziny 12 samolot wykonywał 8 i ostatnie okrążenie nad miastem. Od lotniska dzieliło go mniej niż 19 km. Wskaźnik wyraźnie pokazywał, że w zbiornikach nadal jest prawie tona paliwa, czyli wystarczająca ilość na dotarcie do miejsca docelowego. Dlatego możecie sobie wyobrazić, jak zszokowani byli piloci, gdy pierwszy silnik nagle zgasł z powodu braku zasilania. Najwyraźniej maszyna spaliła więcej niż zakładano. Później pojawiła się inna teoria, według której samolot miał wystarczającą ilość paliwa, ale z pewnych powodów nie docierało ono do silników. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji i właśnie wtedy kontrolerzy ruchu lotniczego popełnili poważny błąd. Pozwolili pilotom na skrócenie trasy i przelot nad centrum miasta. Gdy tylko piloci zmienili kurs i ruszyli w kierunku centrum, w kabinie zaległa martwa cisza. Drugi i ostatni silnik również zgasł. 40-tonowy samolot zbliżał się do słynnego soboru świętego Izaaka w samym centrum miasta z ogromną prędkością. Jednocześnie kontrolerzy ruchu lotniczego nie widzieli już samolotu na swoich radarach, ponieważ leciał zbyt nisko, aby mogły go wychwycić. Dlatego wszyscy na lotnisku byli pewni, że maszyna właśnie się rozbiła. Ale jak się okazało, piloci wciąż nie dawali za wygraną. Jedyną szansą na przeżycie było wodowanie na Newie.
kapitan oddał stery drugiemu pilotowi, ponieważ Czeczenew służył w lotnictwie morskim i miał pewne doświadczenie w lądowaniu na wodzie. Samolot przeleciał nad stalową konstrukcją mostu Bolsze-Ochtyńskiego na wysokości zaledwie 30 metrów, a także tuż nad budowanym w tym czasie mostem Aleksandra Newskiego. Na szczęście Czeczenew z ogromną precyzją posadził maszynę na rzece. Samolot nie zanurkował, ani nie rozbił kadłuba o taflę wody. Lądowanie awaryjne odbyło się zaledwie 14 sekund po tym, jak zgasł drugi silnik, co pokazuje niesamowicie szybką reakcję pilotów. Ale nawet niedoścignione umiejętności drugiego pilota nie mogły uchronić samolotu przed oczywistymi konsekwencjami. Gdy tylko częściowo wysunięte podwozie dotknęło powierzchni wody, uległo oderwaniu. Następnie samolot zaczął powoli dryfować w kierunku opór mostu fińskiego. Cudem wszyscy pasażerowie i członkowie załogi nie tylko pozostali przy życiu, ale wyszli z lądowania całkowicie bez szwanku. Wszyscy na pokładzie odetchnęli z ulgą. Zapewne nie byli świadomi niebezpieczeństwa, jakie im grozi. Przez oderwany element kadłuba do środka zaczęła wlewać się woda. Newa ma około 400 metrów szerokości i ponad 12 metrów głębokości w tym konkretnym miejscu, dlatego z wodowaniem wiązało się bardzo realne ryzyko, że statek powietrzny zatonie, zabierając ze sobą wszystkich ludzi. Na szczęście niedaleko miejsca lądowania awaryjnego rzeką płynął w tym czasie holownik. Tylko dzięki szybkiej reakcji kapitana łodzi samolot przestał tak szybko nabierać wody, a ludzie uwięzieni w środku zdołali go opuścić. Holownik podpłynął do samolotu, podparł jedno ze skrzydeł i zaczął pchać maszynę w stronę brzegu rzeki. Kapitan holownika musiał rozbić przednią szybę samolotu, aby przymocować linę do steru. Podczas gdy łódź holowała samolot, ludzie czekali na pokładzie, a następnie zostali ewakuowani przez włas na dachu. Kiedy pasażerowie i załoga bezpiecznie zeszli na ląd, okazało się, że nie mają nawet zadrapań czy siniaków. Niestety, mimo wszelkich starań utrzymania samolotu na powierzchni, woda wdzierająca się przez otwory w kadłubie zalewała samolot tak szybko, że do rana zatonął. Następnego dnia maszyna została podniesiona z dna Newy i zabrana do bazy wojskowej. Postanowiono, że już nigdy nie wzbije się w powietrze. Ostatecznie Tu-124 został naprawiony i przekształcony w symulator dla studentów Akademii Lotniczej. Nasuwa się pytanie, jakim cudem piloci zdołali bezpiecznie wylądować na wodzie, nie narażając pasażerów na jakiekolwiek obrażenia. Eksperci są pewni, że na sukces złożyło się kilka czynników. Przy dużych prędkościach woda podczas zderzenia jest twarda jak beton, ale w przeciwieństwie do pasa lotniska jej powierzchnia nie jest gładka z powodu fal. Dlatego jeśli samolot nie jest ziemnowodny, jego konstrukcja po prostu nie wytrzymuje siły nacisku. Jak się okazało, Tu-124 miał w tym przypadku sporo szczęścia. Tego dnia na Newie nie było żadnych fal. Po drugie, doświadczenie Czeczenewa z wodowaniem odegrało tu ogromną rolę. Poza tym załoga w zaledwie kilka sekund podjęła jedyną słuszną decyzję o lądowaniu na wodzie. W przeciwnym razie samolot rozbiłby się w centrum miasta. Można sobie wyobrazić straty w ludziach, które pociągnęłaby za sobą taka katastrofa. I wreszcie, gdyby nie holownik, który akurat tamtędy przepływał i przyszedł na ratunek, samolot nie dotarłby tak szybko do brzegu. Ludzie zaczęliby uciekać z pokładu, ale pewnie nie wiedzieliby co robić. Nie wiadomo, jak wiele osób mogło stracić przez to życie. Ponadto brawa należą się także kobiecie, która przyczyniła się do utrzymania spokoju na pokładzie. 41-letnia Aleksandra Michajłowa zachowała zimną krew w kryzysowej sytuacji. Dzięki rozsądkowi i dużemu doświadczeniu dodawała otuchy pasażerom i personelowi pokładowemu. Dzięki jej wysiłkom wszyscy byli dobrej myśli, a w kabinie nie wybuchła panika. Co ciekawe, większość świadków wypadku nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje. Niektórzy z nich później przyznali, że myśleli, iż nad rzeką kręcony jest film. A co wy byście pomyśleli, widząc kołyszący się na wodzie samolot i tłumy ludzi na brzegu? Mamy nadzieję, że jeśli kiedykolwiek coś takiego zobaczycie, to będzie to tylko film. A wy, czy słyszeliście o innych przypadkach udanego lądowania na wodzie? Opowiedzcie nam o nich w komentarzach poniżej. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Hej, jeszcze nie uciekajcie, mamy setki świetnych filmików, które mogą wam się spodobać.
Musicie tylko wybrać jeden z proponowanych, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.